Partnerem odcinka jest RR Moto, czyli największy sklep motocyklowy posiadający w swojej ofercie odzież i akcesoria dla motocyklisty. Największy wybór w jednym miejscu, fachowa obsługa i pomoc. Polecam serdecznie. Siemanko, siemanko, z tej strony Krzychu. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. No niestety już w aurze zimowej. Możecie tutaj zobaczyć Hondę, która no już niestety jest pod przykryciem i nic już nie jesteśmy w stanie z tym zrobić. Jedyne co możemy zrobić, no to czekać do wiosny. Słuchajcie, odcinek, który możecie zobaczyć w najbliższych minutach, jest to ostatni odcinek nagrany w sezonie 2023. I ze swojej strony chciałem naprawdę podziękować wszystkim, którzy angażowali się w rozwój tego kanału. Jestem naprawdę mega zadowolony co do tego sezonu i można powiedzieć, że był to chyba mój najlepszy sezon jak do tej pory. Rok temu mówiłem chyba to samo, jak dobrze pamiętam. Oczywiście kanału by nie było, gdyby nie wy, gdyby nie widzowie, którzy stale ze mną jesteście. Niektórzy od samego początku istnienia tego kanału. Także chciałbym Wam naprawdę serdecznie wszystkim podziękować za zaangażowanie i za mnóstwo pozytywnych komentarzy. Dziękuję również Darkowi i Natalce za to, że tworzyli ze mną ten sezon i byli ze mną, można powiedzieć, do jego końca. Z przyczyn Wam już wiadomych niestety nie pojawiam się od nowego roku, a kanał od sezonu 24 znowu powróci do nazwy Krzychu TV, czyli tak jak było wcześniej. Przed nami najgorsze miesiące, bo aż 3 miesiące mamy dzisiaj, 8 grudnia, także został nam cały grudzień, styczeń, luty i może w marcu już się coś wyjedzie, ale to jest jeszcze, no wiadomo, niepewne. No, generalnie mam nadzieję, że jak najszybciej to wszystko przeleci i od nowego sezonu już do Was wrócę i no i wrócą z powrotem nagrywki. Ale zapraszam Was na kanał Motowariaty, na którym jeszcze coś na pewno się pojawi. Zostało tam jeszcze parę odcineczków z Erykiem, z Natalką i z resztą ekipy. Także tyle. Dziękuję Wam wszystkim jeszcze raz i zapraszam do oglądania. Plecak jest równo, powiedzcie mi. Tak, spoko. Okej. Okay. Ja i tak się dziwię, że tylko nie dopinasz jeszcze jakimś pasem, żeby się nie przemieszczał do tyłu, do przodu. O, takim czymś, żebym sobie pojeździł. On jest stabilny. Nie jest stabilny, uwaga, uwierz. Krowy. Jak właśnie próbowałeś pokazać, że jest stabilny, byś spadł jednocześnie z prawej i z lewej strony. Wiesz co, ja na Mazurach jechałem, rozpiąłem sobie jeszcze jednym pasem, takim malutkim pasem, zwykły z klamrą, co nie? Mhm. Dla pewności i tak jakoś pewniej się czułem. Ja się czuję. 500 metrów. Nic nie czuję o tym plecaku, tam nic ważnego nie ma. A, pasem zapiąłeś, no. Pan jest kurwa zapięty! Całe Mazury nam to chodziło po głowie. Całe Mazury to powtarzaliśmy i aż musiałem się zatrzymać na jakiejś stacji i jeszcze na szybko zrobić TikToka. Znaczy po prostu szybki ten, zrzut. I tak to nie poszło, ale się uśmialiśmy chociaż. W lewo na Radzie coś tam, Radziechowice. Radomsko! A nie, Radziechowice. Lewo jest Wola Radomkowska jakaś. Tutaj? Radziechowice były w prawo, Radomsko jest w lewo. Zdarzylibyście chyba, ale dobra, nie ma ryzyka. Krzysztof, mam opory przed twoją drogą, ale trudno, nie będę się odzywał. Ale co, no fajna dzisiaj jest. Jopa, jest zajebista. Żebyśmy tylko nie wylądowali w Katowicach. O, trochę dołek. Jeszcze trochę powiem, że z Krzyśkiem jednak kupię supermoto. Ale wiatraka mamy fajnego po prawej. O, jak wiatrak. Ale wiatr generuje niezłe. Trochę trzęsie. Jezus! Dobrze, choroby morskiej nie ma. No, buja nieźle. Nie wiem co to, ale buja. Buja jak na statku. Krzysiu lubi łódki. Co robię? Ej, patrzcie, na kudziach tam jeżdżą. No, koniary. Kurde, szkoda, że się nie da bliżej podjechać. Koniary. Znowu coś piszczy. Co tak piszczy? Co tak piszczy? Co piszczy? No ja kamerę włączyłem teraz. Aha. Kurwa, 830 km. Oczywiście ja ledwo zdążyłem zmienić baterię w kamerze, on taka zdążyła polekować rację. Ja już 10 osobom odpisałam. Żona jedzie na motorze i ludziom odpisuje, jak ty to robisz. Ale daj. Patrzcie, ale ja fajne. Ja robię w ten sposób, jak jest prosta droga. Ja patrzę, o, Biril. Aha, Natka już wstawiła. Halo. Słyszycie Krzycha? Bo ja go nie słyszę. Dziewczyny, myślicie, że Krzychu jest jeszcze, czy go rozłączyło? Nie ma. No. Czemu bym... Ale ładny dom. Jakiś telefon ma, czy coś? Kurwa, tu jest pełno fajnych domów. Z kimś gada.
Co to za tak. Co to za bogata dzielnica jest? Może mega pogadywać? No, no. W ogóle to kurde. No wam tak wiem, że ten Krzysiek denerwuje. Ja nie wiem. Kurwa! Te trzy dni teraz to jakaś morderstwo. No na szczęście teraz go nie będę widział przez jakiś czas, ale. Nie wiem, czy motocykl nie sprzedam, jak to dalej pójdzie. O nie. Ty jesteś, właśnie mówiliśmy o tym, jak bardzo nam się ten weekend podobał. Tak. O, właśnie... jesteś. Domyśliłem się. Gadaliśmy, że wczoraj było zajebiście. No. Ty musisz więcej takich eventów organizować. Dokładnie. Jedź. Jeden, drugi, dobra. A tu mają piękne drogi, tu mają, kurde. No. Ale jakie rondo było ładne, nie? No, w kwiatuszkach całe ten. O, sorry, mistrzu. Ale ładne drogi mają, no. Kurde, ale zobaczcie, jakie domy, kurwa, tu są. Na ta dzielnica. To ja się czuję normalnie, jakbym był normalnie w jakiejś, nie wiem... Obrzeża Warszawy? W Norwegii albo w Szwecji. A, nie złapę. Chciałem Krzyśka na dupę złapać. Czekaj. Nie ruszaj się, Krzysztof. Czekaj. No czekaj, to się odsunę do tyłu z powrotem. Czekaj, to ja to nagram. Wyprzedzaj, no. Od boku. Czekajcie jeszcze 3 sekundy, niech... Wyprzedzaj, bo cały zajazd chcę zrobić, no. Tylko tak odstęp sobie od niego weź. Czekaj. Tylko nagrywa tak, żebym się nie wyjebał. Ale kurwa, Natalka! Jak mam... Nie! Co ty robisz? Kurwa! Nie tak mocno! Jak to ty... Ale bo ja po prostu też zacząłem się w swoją stronę przechylać i ja się od ciebie odepchnąłem. Aha. Ale akcja. Powinieneś bać, go tak strzelić, o tak, a żeś go tak, bo... No bo się, bo też równowagę straciłem, bo to jest fajna zabawa, jakbym jechał sam bez Natalki, wiesz? Kiedy indziej to ponagrywamy. Ale nie, drogi, tu naprawdę, kurwa, pełen sztos. Dlatego dlatego taki hype na to miejsce, co nie? Jeszcze tam kilka zakrętów, to wiesz. Dobrze widzę te rondo, tu się nie ustępuje pierwszeństwa na tym rondzie? Patrz, nie ma znaków tu. Nie, jest znak, dobra. Ale nie było tych trójkątów namalowanych. Ale są takie skrzyżowania, wiesz, po prostu o ruchu... Są, no. Nie rondo. W sensie rondo, ale takie, że... ty masz pierwszeństwo. Pieprzasz się. Po prostu. No ja na rondo, jak wjeżdżam, to nigdy na znaki nie patrzę, bo zawsze są te same. Ale wiem, że takie są też. No, są. Dobra, ogień. Teraz. Znaczy w Częstochowie jest takie rondo jedno. Jest takie rondo podwójne, ono jest w kształcie kości takiej na przykład, co nie? I tam jest tak, że formalnie to są dwa ronda, chyba, o ile się dobrze nie mylę? Wiesz co, nie wiem, no pokażę ci to kiedyś, albo powiem ci raz razem, bo muszę się przyjrzeć, że nie pierdolą się do jakiejś gapy. No. Ale tam jest chyba tak właśnie, że zjeżdżasz z jednego ronda, jedziesz prosto, miasz do drugie rondo, to jest niby liczone jako jedno rondo, formalnie są chyba dwa, o ile się nie mylę, i wtedy masz pierwszeństwo, jak zjeżdżasz, wiesz, jak jedziesz po tej prostej. Aha, takie buty. Ale to musiałbym to jeszcze potwierdzić, już przynajmniej zmienić, bo tak było na początku przynajmniej, bo to coś kombinowali z tym rondem. No. Że to prawie miało ręce i nogi. O, pokazał się. A. Kierunek. Kierunkowska. A. Co tam jedziesz z tyłu i nie pilnujesz? No właśnie, no nie patrzę się tam, weź. Ale nie ogarnąłeś. Tego motocykla to w ogóle nie słychać właśnie. On po prostu tak się nudzi, to nie? Że tak sobie patrzy już po wszystkich innych pojazdach. O tak. Dawaj go. Aj. O, nie zdążyłem. Bym mu tak z pięści wjechał, to koniec świata. By spadł. Ty się nie śmiej, bo to żeś wczoraj zrobiła. Co? Natalka prawie rowerzystę kopnęła. Prawda specjalnie. Nie, no co ty? Jeszcze było z 50 metrów przed nim. Nie no, nie z 50, to było zaraz przed nim, ale bardzo żałowałem, bo właśnie tu nie chodzi o to, że prawie to zrobiłaś, tylko chodzi o to, że tego już nie zrobiłaś. Jakbyśmy nagrali, jak spada z roweru, jakie to było wysiedlenia? Prosto jedziemy, co nie? Tak. No i wyjeżdżamy z gminy. O. I koniec drogi. O. Gałkowice, stary! Halo? Dobra. Hello. Dzień dobry, Polsko! Witamy was ze słonecznego Łódzkiego! Dzisiaj naszym gościem specjalnym jest... Faraon! Faraon! Porsche! No takie kabiny jest fajne, a nie te E46. Jeszcze te disco polo w tle. Ja powiedziałem, nie chodzi o disco polo, nie chodzi o E46, ani nawet o chowaną rejestrację. Nie chodzi nawet o te bulczenie z wydechu. Ten bezrękawnik! To była żonobika! Uwaga, rowerzyści, górka. Szybko, bo auto jedzie sprzeciwka. Także szybko. Na kole jedzie! O, ja tu mam swoich fanów z Kamieńska. Tak?
No, jedyni moi fani, którzy nie są fanami Krzycha. Nie są moimi? O nie. Chłopaki pokupowali 125 i pisali już do mnie. Ostry zakręt. O kurwa, ostry i ze żwirem, uwaga. No. Droga uszkodzona. Trzeba dać kartkę pod spodem z napisem to ją kurwa naprawcie. Następna jest szybsza trasa. Co? Drodzy widzowie, jak widać na załączonym obrazku, wylądowaliśmy w Afryce. Jedziemy teraz po jakiejś pustynnej drodze. Sawanna, na sawannę. Dokładnie, dokładnie. Te drzewa tutaj to jest taka imitacja, bo już Fatamorgana, ale dojedziemy po takiej pustynnej drodze. Tak. Generalnie tutaj, jak widać, to jest piach i trochę jakiegoś czarnoziemu. Nie wiadomo skąd on w ogóle jest. Czarnoziem. No, ale... Po drodze widzieliśmy lwy i żyrafy. Ja widziałem jedną oazę. Ej, ale jaki wczoraj był ładny zachód słońca, jak żeśmy wracali. Ja to sprawdzałem tak na GoPro. Ślicznie. Wiesz, jakie kolory takie... Nigdy takiego obrazu nie miałem, nie? Tak śliczny był zachodzik. No. Żałuję, że mi się rozładowała kamerka całkiem, bo by tak pięknie to wyglądało. Krzysiek, ci ze swojej trochę podeślę. Natka, czy mam jeszcze rejestrację czerwoną? Masz. Super, dzięki. Chciałam wkręcać, byś spanikował. Laski! Aż się... No, hello, hello! Mogliśmy sobie z Natal... Ej, po drugiej stronie robimy z Natalką potem znakiem. Chce wam się? Tak. Ten znak będzie gdzieś zaraz, bo to jest mała wieś, to zwolni Krzysiek. Ale my z Krzysiem też chcemy fotę pod znakiem laski, osobno. Tylko wy sobie zrobicie fotę na zasadzie laski, a my sobie zrobimy fotę na zasadzie, jakbyśmy tam biegli do tej wsi. Ej, dobre. Albo my za znakiem będziemy stały. Albo o, nagracie o, jak jest. Biegniemy, a potem nagracie jak biegniemy, a potem zrobisz przybliżenie na nazwę wsi. Ale to może po prawej czy po lewej stajemy? Ja no, myślałam, że motocykle bez motocykli, nie? Aha, dobra. To... Jedź, o kurwa, czwórkę. Wstaw... Czwórkę mam. Ruszałeś z czwórki. Czekaj, wstawimy w tą polną drogę, bo wygląda w miarę utwardzoną. O? O. Ała, Jezus. Turlaj tu motocykle, zrobimy zakład mały postój. Za nisko, znaczy za wysoko. No tu kurwa za nisko. Musisz, Krzysiek, na środku w miarę, no dobra. A ja mam idealnie. Hopsasa. Notaria, przesuniesz się trochę? Bo ja chcę do cienia. Natalia! Jestem. Halo? Halo? O, git. Nie musisz go włączać, jeśli go nie wyłączysz. Rozumiesz, o co chodzi? Rozumiesz, o co chodzi. You know. Czekajcie, jakieś auto zapierdala. Ja pierdolę, gorąco. No, jaśnie dobrze, jak myślę, ile mam do domu. Jezus Maria. Cholera. 300 kilometrów. Jezu drogi. Kurwa, nie po siódmym. Poczekaj, Natalka, na drogę wyjedziemy. Spaliłam ziemię. Juhu! Gumę też spaliłaś, Natalka. O kurde. Dojadę na drutach do domu. Kurwa, tam już... To jest przypał, tam już nie było co palić, Natalka. Ja Natalka, zwolnij trochę. Co się stało? Bo mi Insta tak napierdala na boki, że masak. Kurwa, wyobraź sobie, jakby Moritz z nami pojechał, to by już ten motocykl na plecach niósł. Moritz. Wygoda. Za chuj nie jest mi wygodnie na CBR-ce. W wygodzie powinni postawić sklep Meble Comfort. To by był chwyt marketingowy. Tak. Meble Comfort w wygodzie. Wiesz, no tak, ile masz? 200 do domu? Ja do domu? No. 300. 300? No, z kami tak. A, eskami. A ile czasu? Godzinę. Co, że jakiś festyn gwinoborniki? O. Ty, no. Kurde, jeżdżąc po wiochach, ile ciekawych rzeczy można znaleźć? Zszedł tam taki syneczek, miał, nie wiem, może z 10-12 lat, a miał koszulkę z napisem fuck off. Co, że miał zły dzień. Rodzice mieli dobry. Nie gadaj, że ruch wahadłowy. Kurwa, czerwone. Nie. Dobra, to nie często chowa. A muszę nagrać temu ziomkowi plecak, że go zszimagirsowałam. Trochę mu moje z kości ucięłaś przez to. Nagrałam twój plecak! Bo machaj tymi uszami! Czekaj! O, w końcu mnie słychać, okej. Okay. A, dobra. Jak miałem odpalonego TikToka, no to nie było mnie, jakby wiesz, odcięło mnie. O. Dobra. W ciemno zakładam. Że teraz Natalka sprawdza Instagrama, dokładnie w tym momencie. A co tam? Powiadomienie dostałem.
Zielone? Nie, co jest? Nie, czerwone. Nie lubię takich światów, bo nie wiem, kto się świeci. Jak dla mnie wszystkie naraz. O kurde. Tam. Słyszysz różnicę? O, jest. O, zielone. Jedziemy. To jest zielone? Tak. Tak. To się pozmieniało. Jedźcie. A ja mam wrażenie, że się dalej czerwone też świeci. Czerwone się świeci. Wszystkie trzy się świecą. Battery medium. Halo? Jestem? Tam? Jesteś. Serdecznie? Zostaliśmy w trójkę, Natalka ucieka. O nie. O nie. Papa, dzięki. Pa, cześć. Co? I teraz? Nie wyrywam, spokojnie. Nie. Bo ja widzę w tym kasku. Fajnej podróży. No, tobie również. Hej! Na razie, mordo. Twojego tyłka nie chcę. A on leci z nami, czy nie? Nie no. Ty lecisz z nami? No, prawie tak, ale ja nie będę zjeżdżał z wami gdzieś tam, nie? Aha, dobra, okej. Małpo wredna. Kto jest wredną małpą? Natalka. Aha, czemu? Bo mnie bije. Nie bije. Bijesz Erysia? Mnie. Jak możesz? Uwaga ludzie, zgłaszam przemoc domową. Nieładnie, nieładnie. Mhm. Jesteś dziesioną. Dobra. No pani je. I piesek też je. Smacznego. Smacznego. Niechnęła się. Wolne. No i teraz nie mamy Natalki. Kto sprawdzi, czy mam tablicę? A? Masz tablicę. Dobra. Ale słońce napierdziela. To pewnie, a to czekaj, to ona mówiła, że jedzie Eską, czy nie? Nie, nie, ona jedzie mówiła, do Warszawy. Mówiła, że to pierdzieli chyba, że za daleko. Tak machała, kurwa, i tak stoimy razem. Cię namachałaś? Co ty tu robisz, Natalka? I osobny odcinek, spotkaliśmy Natalkę w Piotrkowie. Tego nikt się nie spodziewał. No nie, absolutnie. Wszyscy byli w totalnym szoku. Ale ma gmole, ja pierdolę, ty. Zobacz, jak mu to wystaje, ej. Nie wiem, czy nie są stelaże na kufry. No właśnie, tak to wygląda. Kurwa, bardzo nie chciałbym jego stelaże paść. Dobra, na prawy pas dawajcie. A nie prosto? No nie, no prosto. Na Łódź, autostradą jedziemy przecież. A jaką kurwa Łódź, na Katowice, Krzysztof? Dobra, nie tu, dalej. Macha jeszcze. Jak cię dzisiaj jeździ? Dobrze, nie boli mnie dupa. Więc podoba mi się. No i co? Fajnie. To Insano kiedyś razem tą szybko ci wyrwie. Nie no co ty. Tak ta szyba jest na czterech śrubach i jeszcze pewnie pod spodem są śruby, tak mi się. Ale nie jest powiedziane, że nie możecie akurat tego kawałka z mocowaniem wyrwać. Aha. No kurwa. Nie no wątpię, kurwa. Taka szyba. Chubie. Ja bym dostał w mordę tym. No. To że w mordę kupię tego alkarza, tylko nie rozpierdam. Czuła się na trzy spody. Jak Budda, widziałeś co Budda z GoPro zrobił? Kto? Budda kiedyś wynajął lotnisko i robił sobie drag race'a. No. Swoimi samochodami, który jest najszybszy. No. I zapomnieli GoPro wziąć z środka. O kurde. No, rozpierdł na wszystkie strony. Piękne widoki. Tak. A Polska tak krajobrazowa, jakby nie patrzeć, jest pięknym krajem. Tylko sami. Jest piękna, jest. To wiecie co jest chujowe? Przechowywać na reklamy, te billboardy. A z drugiej strony ja bym chciał mieć swój billboard. I co by na tym billboardzie miało być? Faraon! W przyszłym sezonie jakby ja już pierdolę wszystko, weekendy poświęcam na jazdę i jeździmy. Tak jest. Natalka, dopisujesz się do nas? Zastanowię się. Zastanowisz się? O, tu jest chłodno. Czujecie to? O tak. 100 na godzinę autostradą, tak? To żeśmy nigdy nie jechali chyba. Szczerze, a mnie się podoba. No jest tak przyjemnie, fajnie, wiatr sobie fajnie, wieje. Fajnie jest, no. Tak w zasadzie jak teraz myślę, to my z Częstochowy mamy wszędzie blisko. No, w sumie tak. Z góry w 2 godziny, nad morze w 3. Jakie 3? No do Gdańska ile masz?
No 400... 50 km. Jakoś tak, no. No ty masz 500, no, trochę więcej, no, ale ja mam 450. No to jakbyś jechał 120, no to jest 3 godziny, no okej, okay, no 4 godziny. Ale jakbyśmy już jechali takie normalne 150, to 3 godziny. Ale ujebany. Ja jeje. No ja może też sobie wezmę. Masakra. Zacznę już was czytać, powoli szykować. No bo wy tu zjeżdżacie? Tutaj no. A, dobra. Czy odwieziemy Krzyśka jeszcze dwa zjazdy? Wiesz, moja tu pani daje radę. Moja tu pani daje radę, no okej, okay, niech ci będzie. Jak chcecie, to zjeżdżajcie, no. No. Ale i tak dobrze jak na drugi wyjazd w życiu. No. Jak to w życiu? Nie. No, raz już ty nie byłaś ze mną jeszcze. Dobra, no ale... No ale taki dalszy to drugi. Spaliłem w tym miesiącu 108 litrów paliwa. No to grubo. Dobra, zjeżdżacie, tak? No. Marka, pa! 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 Siemanko, siemanko, witamy ponownie. Zrobiłem drobne cięcie. Słuchajcie, tutaj zostałem tylko już z kolegą z 650R czerwonej. Ale też się rozdzielamy za 2 km, bo ja zjeżdżam, a tutaj chyba kolega najprawdopodobniej pojedzie dalej. Fajna też czerwona, no kurde. Obie są fajne. No, także zjeżdżamy z autostrady. Będziemy się żegnać. Chyba dalej prosto. Kolega jest z Jastrzębia Zdroja. Jastrzębie Zdrój, tak. Tam mieszka. Na razie. Fajnie, fajnie. Kolejna nowa osoba. Skręcamy na Częstochowa Opole. No i co? No i kończymy ten weekend. A tak swoją drogą to te bariery linowe to mnie przerażają. Cholerstwo jedne. No, także dziękuję wszystkim za oglądanie tych materiałów i widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć!